Ogromne downgrade Polaków w eSports FC24, a tam m.in. Kamil Glik. Jak wcześniej zagrać w eSports FC24? O tym powiem Ci w dzisiejszym odcinku. A więc cześć, jestem Kuba i witam Was oczywiście w kolejnym odcinku na temat eSports FC24 na moim kanale. Standardowo przepraszam za światło, ale jest już troszkę późno, a chcę, żebyście zobaczyli jeszcze dzisiaj ten odcinek. Więc cóż, jeżeli takie odcinki Ci się podobają, to staw łapkę w górę oraz subskrypcję i jeżeli pod tym odcinkiem dobijemy standardowo 200 łapek w górę, to będzie naprawdę niesamowicie i tak dalej, a ja już teraz nie przedłużam i zapraszam Was oczywiście do odcinka. I tak, mamy top 10 overalli w eSports FC24 z Ekstraklasy. Jak mówiłem Wam wcześniej, miałem problem, bo nie było jakby ich po kolei, więc tutaj zacznijmy od początku. Kovacevic 72, więc tak jak mówiłem o tym zawodniku i tak, że teraz piłkarz znajduje się ten oczywiście w top 10. Następnym zawodnikiem jest Hotić z Lecha Poznań, reprezentant, nie wiem czy reprezentant, ale gracz z Bośni i Hercegowiny. U niego statystyki akurat jak na SPO nie wyglądają jakoś dobrze, ale już na takiego centralnego pomocnika wydaje mi się, że Bośniak naprawdę, no jak na srebrną kartę, nie wygląda źle. Następnie jest to Diodis, tak to się chyba mówi, bramkarz z Zagłębia Lubin, o nim mówiliśmy także już wcześniej. Następnie jest Dąbrowski, jego nie było w odcinku, ale piłkarz z Zagłębia Lubin także ma 72 overalla. No i jest on silny, ma dobre tempo jak na SPD, więc no prawdopodobnie będzie tutaj lepszy pomocnik defensywny. No, wy właśnie Ekstraklasie, ale tutaj patrzymy także na Karlstroma, który także ma naprawdę bardzo fajne statystyki, więc to powie ta dwójka, to takie dwa byczki, że tak powiem, na te pozycje. Następnie jest to Izak, ale o nim mówiliśmy. Grosicki, nie pamiętam czy był, ale widzimy, że Kamil Grosicki ma 85 tempa na swojej karcie, więc naprawdę bardzo sporo tempa ma Polak. No i czyni go to pewnie jednym z szybszych zawodników z całej Ekstraklasy w eSports FC24, więc uważam, że naprawdę bardzo spoko. No i cóż, no, Turbo Grosik, jak to mówiąc, więc tempo tak się zgadza. No i tutaj zawodnik z Lecha Poznań, ale nazwiska tego pozwolę sobie nie czytać, gdyż połamam sobie prawdopodobnie język, ale widzimy, że nie jest to jakaś no, specjalna karta i raczej wątpię, że wiele osób będzie tego zawodnika wykorzystywało. Następnie jest to Josue, no tutaj to tempo nie powala, ale o tym mówiliśmy oczywiście już wcześniej. No i na sam koniec jedyna złota karta z Ekstraklasy, a jest to Ivi Lopez, który ma overall na poziomie 75, więc jak mamy tutaj ładnie już na grafice przedstawionych top 5 zawodników czy top 10 zawodników z Ekstraklasy, to napiszcie, co sądzicie o tych overallach. Według mnie mogło być więcej niż jedna złota karta. No taki Josue na przykład według mnie 100% by na taką kartę oczywiście zasługiwał, no i chyba tych dwóch zawodników zasługuje na złotą kartę, czy ktoś jeszcze, to ciężko mi oczywiście powiedzieć, więc tych zawodników, co dawałem wcześniej, to nie ma tutaj tylko tak naprawdę Podolskiego, a reszta wygląda naprawdę bardzo spoko, więc no fajnie, że takie overalle, oczywiście ekstraklasowe, już nie są tak niskie jak kiedyś i nawet się znajdzie jakaś złota karta, ale wiemy, że to nie jej pierwsza właśnie z Ekstraklasy w historii. I teraz przechodzimy do dosyć sporego downgrade'a i smutnego dla Perisicia, to jest to downgrade aż o 5 dla zawodnika z Chorwacji i szczerze mówiąc nie rozumiem takiego, aż takiego dużego downgrade'a, gdyż oglądałem kilka meczów Tottenhamu i muszę przyznać, że Chorwat no, nie grał aż tak słabo, też nie grał co prawda zawsze w meczach, ale czy to na Mundialu i tak dalej, no według mnie aż na takiego downgrade'a o 5, no zawodnik Tottenhamu oczywiście w tym przypadku no nie zasługiwał, ale cóż, widzimy tutaj, że tempo jest aż o minus 7, strzały minus 3, podania plus 1, co najlepsze przy downgrade'zie o 5, do tego dribbling minus 3, obrona minus 1, a do tego fizyczność minus 3, więc tak się prezentuje teraz ta karta. Nie wygląda na zbyt dobrze, tym bardziej jak na lewego pomocnika. Jeżeli to byłby zawodnik, którym można grać na SP, to według mnie statystyki naprawdę miałby bardzo spoko, no ale i tak nie rozumiem aż tak sporego downgrade'a dla Chorwata w eSports FC24, więc ciężko w tym przypadku klasyfikować, no czemu aż taki downgrade, no, ale wiemy, że czasami downgrade'y po prostu są niezrozumiałe od jej, które dostajemy, więc i tak pewnie jest w tym przypadku, więc cóż, więc wy napiszcie, co o tym oczywiście sądzicie. No i cóż, no, przechodzimy dalej. No ale cały czas nie rozumiem tego downgrade'a, no i pewnie nie zrozumiem. No i przechodzimy do kolejnych starterków w eSports FC24, a mamy tutaj starter z Ligi Niemieckiej, czy jak to także woli Bundesligi, więc cóż, tutaj mamy od bramki, jest to Baumann, który ma overall na poziomie 80, dwóch bocznych obrońców, czyli Grimaldo oraz Firmpong. No o Firmpongu czy Grimaldo mówiliśmy już nieraz, naprawdę bardzo spoko karty, dwóch SEO, jest to Schlotterbeck oraz Klostermann. Klostermann dobre tempo, Schlotterbeck także, więc to jest dwóch solidnych no obrońców, więc na start po prostu gracze idealni. Następnie dwóch pomocników defensywnych, czyli Emre Can, który ma naprawdę świetne statystyki, no i wydaje mi się, że Niemiec może być jedną z bardziej grywalnych kart w eSports FC24, oraz do tego Laimer. Więc wydaje mi się, że Laimer oczywiście także będzie bardzo grywalny, no tutaj boki obrony, tutaj szapale, tempo jest na ataku
wyśmienite, do tego Ademi, który ma 96 oraz Malen, który także ma wysokie tempo, czyli widzimy tutaj, no, te boki pomocy są naprawdę na bardzo wysokim poziomie oraz dwóch napastników Openda oraz Timo Werner. Timo Werner wręcz można powiedzieć po prostu klasyczek starterów w jej sporce FC24, a dlatego oczywiście jest także Openda, który ma, no, także fajne tempo, jak pokazywałem o to w zeszłych odcinkach, czyli taki starter naprawdę z Bundesligi, wygląda bardzo spoko. Do tego mamy jeszcze jeden starter, tym razem z Ligi Angielskiej, więc przejdźmy od obrony. Jest to Pop, czyli bardzo wysoki bramkarz, który zawsze daje radę. Lewy obrońca Udogi z reprezentacji Włoch i naprawdę ta karta wygląda spoko, czyli widzimy, że w końcu chyba w Premier League będą boczni obrońcy, którzy mają dobre tempo i można nimi grać, bo wiemy, że ciężko było z Premier League na zwykłych kartach w ostatnich latach. Dwóch środkowych obrońców, Timber, o którym mówiliśmy wcześniej, naprawdę bardzo spoko karta, oraz Van de Ven z Tottenhamu, czyli widzimy Tottenham ma naprawdę bardzo dużo grywalnych kart. 85 tempo, 80 fizyczności, 79 obrony, naprawdę spoko statystyki. Od tego prawy obrońca z Chelsea, Gusto, 88 tempa, no obrona tej nie jest w jakimś wysokim poziomie, ale wydaje mi się, jak to startera, to tempo samo będzie robiło robotę. Trzech środkowych pomocników, czyli Kudus, świetne statystyki, bardzo szybki pomocnik, no i bardzo się cieszę, że ten piłkarz także przeszedł do Ligi Angielskiej, bo ma on bardzo duży potencjał. Do tego Mateusz Nunes, czyli jak już stwierdziliśmy sami w ostatnim odcinku, brat Renato Sanchez'a, do tego Joelinton. No Newcastle, bardzo też fajne statystyki jak na SP, no i trójka napastników, Danjuma, które było naszym odkryciem w ostatnim odcinku, bo sam nie wiedziałem, że ma tak dobrą kartę. Do tego Doku, no nowy transfer Manchesteru City, no i także jego statystyki są na fajnym poziomie, tylko trzeba jakoś boostować tempo, czy strzały oraz podania i będzie spoko. No i na ataku GOAT, Darwin Nunes, który ma także bardzo spoko statystyki, tylko 3 gwiazdki słabszej nogi, wiemy, ale i tak mi się wydaje, że Urugwajczyk będzie dawał radę, a wiemy po FIFA 23, że nie była to jakoś mega droga karta, więc pewnie tak samo będzie w eSports FC24, czyli no w 100% taki starterek można zatwierdzić, no i na pewno będzie to bardzo dobry skład. No i teraz przechodzimy do dwójki zawodników z La Liga, którzy będą prawdopodobnie bardzo grywalni. Ich overall zostały już potwierdzone przez EA, a jest to Araujo oraz Jude Bellingham. No cóż, Araujo 79 tempa, 86 obrony, 84 fizyczności, a Bellingham 76 tempa, 75 strzelania, 79 podań, 85 dryblingu, 78 obrony oraz 82 fizyczności. No Bellingham naprawdę świetna karta, tak samo jak Araujo, no i wydaje mi się, że to będzie taka, można powiedzieć, no podstawa większości składów właśnie z Ligi Hiszpańskiej w eSports FC24 i nie ma co tak naprawdę się dziwić, no bo karty te, no, stoją na bardzo wysokim poziomie. Więc napiszcie, co wy oczywiście sądzicie o tych kartach, czy według was będą one grywalne, czy będziecie chcieli, czy będą, to raczej na 100%, a czy będziecie chcieli takie karty w swoim składzie, bo wiem, że no nie każdy robi składy z La Liga, no ale wydaje mi się, że taki Bellingham może być nawet fajnie połączony z jakimiś innymi Anglikami, między innymi z Premier League, więc wydaje mi się, że naprawdę tutaj bardzo spoko. No i tak, pytanie też z tego odcinka tytułowego, jak zagrać wcześniej w eSports FC24, więc zacznijmy od takich oklepanych pomysłów i jeden, który ja stosuję od zeszłego roku. Po pierwsze, kupić sobie EA Play, kosztuje to 15 zł, także chyba na instant możecie to kupić, ale do tego możecie zagrać te 10 godzin przedpremierowo od 22 chyba mi się wydaje, tak mi się wydaje, że od 22 września będziecie mogli rozegrać 10 godzin, a na PC w EA Play Pro to nawet z tego co wiem można grać przez miesiąc, więc naprawdę to jest według mnie spoko opcja i można wtedy naprawdę być też krok przed wszystkimi, ale no tutaj no to już jest raczej oklepane i większość z was wie, o tym wie, ale jeżeli nie wie, no to macie tutaj taką ciekawostkę, że można sobie 10 godzin przedpremierowo zagrać. A te 10 godzin naprawdę jest pomocne, bo sam z tego korzystałem nieraz. Odkąd kupuję wersję Ultimate, to tak naprawdę już nie potrzebuję, bo to się pokrywa z tą samą datą, ale naprawdę no często to oddawało i pomagało zrobić pierwsze coinsy, zagrać pierwsze mecze i tak naprawdę no gameplay już się troszkę zna po tych 10 godzinach. I ostatnim pomysłem, który ja poznałem rok temu, jest to, że na Xboxie, kiedy zmieniamy lokalizację na Islandię, co jest dosyć proste, tylko w ustawieniach się po prostu zmienia, wtedy można grać w eSports FC24. Kiedy zmienia się lokalizację, napiszę wam w komentarzu na 100%, czy to jest Islandia czy Australia, bo nie pamiętam w 100%, ale kiedy to zmieniamy, to możemy grać dzień wcześniej, bo tam jest inna różnica godzin, więc obstawiam bardziej chyba, że to jest Australia, to była, przynajmniej tak mi się wydaje, ale w 100% nie wiem, więc napiszę wam to w komentarzu albo gdzieś tutaj na ekranie. No i wtedy sam to próbowałem, można grać dzień wcześniej, tylko jak coś nie ma, znaczy to jest wersja Ultimate Team, także więc nie ma wtedy jeszcze FIFA Pointsów, jest dopiero w tej strefie czasowej, gdzie kupowaliście grę, ale właśnie wtedy można sobie zagrać w eSports FC24 dzień przed, więc także taka informacja, to już w sumie tak naprawdę wiadomo od dłuższego czasu, tylko nikt o tym
chyba jakoś szczegółowo jeszcze nie mówił, ale tak mi się wydaje, że nie mówił, ale skądś też to wiem, więc możliwe, że to gdzieś wcześniej mogłem usłyszeć. No i w tym możecie grać już od 21, nie 22 września w eSports FC24, więc cóż, no można to oczywiście robić, jeżeli wam chce się w to bawić, to możecie oczywiście próbować, według mnie pomysł jak najbardziej spoko, no i możecie już w przyszły czwartek grać tak naprawdę w eSports FC24. Działa to tylko oczywiście na Xboxie, więc tak to się prezentuje. No i cóż, no mam nadzieję, że tutaj no troszkę chociaż pomogłem. No i teraz przechodzimy do downgrade'ów Polaków w eSports FC24. No i zacznijmy od pierwszego w tym odcinku. Jak widzimy na ekranie, jest to Kamil Glik, który dostał downgrade'a aż po O5 w eSports FC24. No i teraz overall Polaka będzie wnosił 66 i statystyki no bardzo słabe. 32 tempa, 32 strzelania, 43 podań, 52 driblingu, 64 obrony oraz 75 fizyczności. No karta w ogóle nie używa, to się tak chyba do niczego teraz nie daje, ani do SBC, jedynie na Quixel, no, bo sentymenty, jak ktoś bardzo Glika lubi, tutaj pisze oczywiście Benevento, ale grałem już w Krakowie, tylko to jeszcze na tej stronce nie zostało to zmienione, więc cóż, szkoda, no Glik dostaje dosyć potężnego downgrade'a, no ale także jego klub spadł, do tego Glik wiemy nie jest w takiej formie fizycznej, jak był jeszcze jakiś czas temu, więc tej downgrade oczywiście w 100% zrozumiały dla tego piłkarza, ale i tak uważam, no, że troszkę karta, no nie troszkę, tylko bardzo słabo teraz wygląda. No i ostatnim zawodnikiem też z Polaków, który dostał sporego downgrade'a, jest Fabiański. My obstawialiśmy 80, ale i jej poszło o krok dalej. No i bramkarz West Hamu dostał downgrade'a o 3. No cóż, Fabiański robił sobie naprawdę, no według mnie, nieźle w zeszłym sezonie, ale wiemy, że teraz, no po prostu West Ham już ma, stawia na areole. Już Fabiański nie jest tym pierwszym bramkarzem tego zespołu, no i tak się teraz będzie prezentowała karta Polaka. 79 overall downgrade aż o 3. No i cóż, szkoda, bo wiemy, że Fabiański jest naprawdę zasłużony bramkarz. Do dzisiaj tak naprawdę jeszcze jest ta dyskusja, kto powinien być pierwszym bramkarzem, no ale wiemy, że Fabiański karierę reprezentacji zakończył, no i pewnie prawdopodobnie już za parę lat zakończy także tą ogólnie piłkarską, więc no cóż, no, dwa smutne downgrade'y dwóch zasłużonych Polaków z reprezentacji, którzy nieraz no, ciągnęli tą reprezentację za uszy w meczach, czy to na Euro, czy tak dalej, to chyba wszyscy dobrze to pamiętamy, więc cóż, no wy napiszcie, co sądzicie o tych downgrade'ach, ale uważam, że na przykład no, w przypadku Fabiańskiego no mógł być to mniejszy downgrade, ale no niestety tutaj się zdecydowali na minus 3, no i tak to się no niestety prezentuje. Więc cóż, więc ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli oglądałeś odcinek do końca, to napisz w komentarzu klik, będę wiedział, że oglądałeś do końca i przytnę ci oczywiście serduszko. Więc cóż, więc zostawcie łapkę w górę lub subskrypcję. No i cóż, no słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale. Do usłyszenia i cześć!